Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 18 marca 2024. W tamtym tygodniu po prostu nie było mnie, bo miałam bana na YouTubie. Tak, ja nie zarabiam na YouTubie, nie zarabiam na Facebooku. Co jakiś czas ktoś mnie po prostu zgłosi, żebym nie mogła udostępniać prawdy, która tutaj jest przeze mnie pokazywana. Afera goni aferę. Większość ludzi nie pokazuje tego, tylko robi swoje biznesiki. Biznesiki te małe i te duże. Tak jak powiedziałam, afera goni aferę. Może jeszcze po południu coś po prostu przegram i wam udostępnię. Bo cały tydzień nagrywałam takie krótkie nagrania, a teraz może połączę je w jedno odnośnie różnych afer tutaj ze złożami. Ze złożami chodzi tutaj o Zieloną Górę, oddział Zielona Góra, jest to kamień mały, później duszniki, no i wiele, wiele innych złóż, Lubiatów na przykład i wiele, wiele innych złóż. Dzwoniłam w niektóre miejsca. Oczywiście nikt nikogo nie będzie zgłaszał do prokuratury, ani prokuratura nie będzie się zajmowała, jeden drugiego nie będzie kopał, no bo tak naprawdę to wszyscy są w coś uwikłani. I to już wam od dawna po prostu przekazuję. Teraz się szykują na te wybory, cały czas po prostu kampania, biegają jak kot z pęcherzem, no mamy marzec, więc oni się też marcują, no i zobaczymy, co z tego będzie. Chciałabym wam teraz puścić tutaj wypowiedź Krzysztofa Krupińskiego, Robert Perkowski i Jan Żądło. To jest właśnie PGNiG. Członek zarządu Robert Perkowski i PKN Orlen. Także posłuchacie sobie całego linka, też można sobie odnaleźć. Barburka PGNiG w Zielonej Górze pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza złożyli wtedy kwiaty. No i tak się kręci, wiecie, Polska tutaj górą. No, nic się nie stało, jak to zawsze kibice wołają, nie? No, a oni sobie kradną nasze złoża jak chcą i kiedy chcą. Coś tam pewnie sobie odpalają, no i tak to się odbywa. Od Gierka to nie od Gierka, bo to już wcześniej po prostu, wcześniej się zaczęło, także już wam puszczam, posłuchacie sobie. No i tak jak powiedziałam, może później coś jeszcze wam przegram. Co ważne i co bardzo uważam jest satysfakcjonujące, to to, że cały czas utrzymujemy naprawdę dosyć wysokie wydobycie zarówno gazu, jak i ropy naftowej. I należy pamiętać, że jesteśmy takim multienergetycznym przedsiębiorstwem, a mianowicie oprócz tych dwóch naszych głównych produktów, to jeszcze mamy płynną siarkę, mamy LNG, również produkujemy mieszaninę propanu-butanu, energię elektryczną, koncentrat helu. Jesteśmy silnym, mocnym filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Dzięki temu, że faktycznie my tu jesteśmy, stanowimy dodatkowe wzmocnienie albo jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa i dywersyfikacji energetycznej naszego państwa polskiego. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tych 4 miliardów metrów sześciennych gazu nie było produkowanych w naszym kraju. Najlepszy gaz i najbardziej bezpieczny to jest ten, który mamy tu na miejscu i nie musimy go sprowadzać. A ponadto przecież to też są surowce dla branży chemicznych, przemysłu i tak dalej. Gazu się nie tylko spala, on występuje w naszych wielu lekarstwach, tworzywach sztucznych i nawet po prostu w nawozach, czyli powiedzmy sobie tym powszednim chlebie. Zaraz po szkole podstawowej poszedłem do technikum gazowniczego i później już tą branżą kontynuowałem swoją, jak gdyby, karierę, można powiedzieć, zawodową. I ta historia od lat 70. właśnie toczy się do tej pory. Duża satysfakcja, przyjemność z tego wszystkiego, także nie ma nic piękniejszego, jeśli łączymy pracę, która nam jest potrzebna, z przyjemnością. Mówił pan Krzysztof Krupiński, Robert Perkowski, Jan Żądło. Tak, ja to już nagrałam w sobotę, jest to na Facebooku. Także widzicie, słyszycie, co się dzieje.
co się dzieje. Miłego dnia, wszystkiego dobrego życzę.